Cześć wszystkim, to znowu ja i mówiłam, że będzie zdecydowanie filmików, zdecydowanie więcej filmików, dlatego powracam. Pierwszy filmik, który pojawił się tego roku, było top najlepsze książki tego roku. Następny filmik to BookTok, a że nie skończyłam jeszcze Zabójczyni i nie mogę nagrać dla Was recenzji, stwierdziłam, że będzie to top najgorsze książki 2016. Czy że nie było tak dużo tych książek, jednak trochę się znalazło i nie jestem z tego powodu zadowolona, bo to akurat było tak, że ja czytałam książki i zaczęły się tak nagle pojawiać. Jedna zła, za chwilę druga i za chwilę trzecia i tak trzy pod rząd. Więc jak ja już trafiałam na jakąś złą książkę, to było z góry przewidziane, że druga, którą przeczytam, też będzie zła. I po prostu och! Książek jest 7, jak zwykle top 7. I pierwszą pozycją nie jest to ułożone, tak jak wiecie, jak ja robię topy. Jest po prostu tak nie po kolei, że jak najbardziej, a drugie najmniej, tylko tak jak akurat, nie wiem, tak mi się spodobało. Na pierwszym miejscu, czyli jest Władczyni Snów, Niny Blazon, czyli trzecia książka, którą ja przeczytałam w 2016. I Ania bardzo odradzała mi tą książkę. A ja nie posłuchałam, bo okładka mi się naprawdę podobała. Okładka jest intrygująca, zaciekawiająca i tak dalej. Opis zresztą jest trochę dziwny. I książka opowiada o chłopaku, który zaczyna szkołę. On pochodzi z Berlina, a mieszka teraz w Nowym Jorku, zaczyna szkołę i poznaje dziewczynę, która od razu zawraca mu w głowie i jest to Madison. Ale Madison nie jest tą osobą, za którą się podaje. I chłopak zaczyna widzieć dziewczynę, która jest dziwna. Ubiera się dziwnie, siedzi na drzewach i łowi króliki. I coś zaczyna się dziać. Wszystko zaczyna powoli się wywracać do góry nogami i coś się okazuje. A chłopak jest w niebezpieczeństwie. I książka. Dlaczego mi się nie podobała? Przede wszystkim bardzo się mi dłużyła. Ten świat stworzony w niej, bo jest to książka fantasy, w ogóle mi się nie kleił. W ogóle nie było to jakieś, wiecie, że coś miało sens. Nic tam nie miało sensu. Bohaterowie byli nudni. Chłopak był wkurzający. Miał chyba na imię Jay. Nie jestem pewna. Fajne imię zmarnowane na takiego bohatera. Porażka. Zakończenie trochę mi się podobało, trochę, ale naprawdę. I oceniłabym ją chyba na 3, na 10, może 4 max. Max 4, ale 3. I teraz zacznie się moje 3 książki, które po kolei przeczytałam i które wszystkie były okropne. I w ogóle sorry, że ja mówię tak trochę dziwnie, ale jestem chora. I miałam dla Was nagrać coś, jak byłam chora, znaczy chciałam coś nagrać, bo miałam mega dużo wolnego czasu, nie wiedziałam co ze sobą zrobić i miałam wenę na to nagrywanie, tylko że ja nie mogłam się obejść bez chusteczek, teraz też się za bardzo nie mogę, ale dam radę. I gardło mnie bolało, a ja nadal trochę mnie boli, ale jest dobrze. I drugą książką jest Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno. Bardzo chciałam przeczytać tę książkę, bo bardzo podobała mi się okładka. Wiem, nie ocenię książki po okładce, to dokładnie się do tego tyczy. Bardzo podobała mi się okładka, bardzo podobał mi się opis i tytuł. Bo jest taki, wiecie, chłopak, który zakradał się do mnie przez okno. W ogóle lubię tytuły, które są chłopak, który coś tam, chłopak coś tam, dziewczyna, która coś tam. Lubię takie tytuły, bo są fajne, tajemnicze i jakoś, nie wiem, nie są takie niezwykłe, ale podobają mi się. Książka była bardzo obiecująca. Mamy dziewczynę, której nie może nikt dotknąć, bo po prostu robi jej się niedobrze, kiedy ktoś jej dotyka. A to dlatego, że kiedy była mała, miała problemy z ojcem. Cała jej rodzina była dręczona przez ojca. Mama, brat, wszyscy. Nareszcie wszystko jest okej, ale ona ma traumę. I jest tylko jedna osoba, która może jej dotykać, znaczy w sumie dwie, bo jej brat i chłopak z sąsiedztwa, który codziennie od chyba 8 lat przychodzi do niej przez okno i z nią śpi.
I to jest bardzo urocze, bo oni znają się od zawsze i robią, i on przychodzi do niej co noc tylko dlatego, żeby nie miała koszmarów i żeby nie płakała. I to tak trwa, do kiedy ona ma 16 lat. I wszyscy możemy wiedzieć, co się zdarzy, bo zakochują się w sobie. I ogółem historia spoko, trochę przereklamowana, ale okej. Tyle, że potem, kiedy oni już zaczynają być razem, to nie spoiler, bo to do przewidzenia, zaczyna się dziać masakra, bo jest to wszystko tak przewidziane, ta bohaterka mnie tak wkurza. To wszystko jest takie przesłodzone, że po prostu no, nie da się tego dalej czytać. Ja siedziałam na tej na kanapie i czytałam to na telefonie. I było tak, czytam, czytam, zapomniałam w ogóle, jak ja czytam, to po prostu zapominam o całym świecie. Jestem tylko ja, książka, bohaterowie i tak dalej. I czytam i nagle, głupia, a moja mama siedzi obok i zastanawia się, o co mi chodzi. I dałabym tej książce, chyba jeszcze gorsza była od tej pierwszej, więc 3 na 10. Bo, och, masakra, po prostu, nie wiem, chciałam nawet ją kupić. Może niektórym się podoba, ale mi się nic w niej nie podobało, nic. Kolejną książką, którą też przeczytałam zaraz po tej, no, którą przeczytałam zaraz po tej, jest Obsesja Jennifer L. Armentrout. I też spodobał mi się w niej opis i okładka. Dwie rzeczy, które bardzo mnie przyciągają do książek, głównie okładka, głównie opis, zależy. Głównie opis, bo ten opis był po prostu świetny. Czytałam nieoficjalne tłumaczenie i w ogóle pod koniec książki zorientowałam się, że to jest nieoficjalne tłumaczenie, więc okej. A książka opowiada o kosmitach. A ja nie lubię książek o kosmitach, to jest pierwsza książka o kosmitach, którą ja przeczytałam. Była straszna. I nigdy więcej nie przeczytam nic z Jennifer L. Armentrout. Każdy poleca tą serię Lux. Ale jeśli to jest o kosmitach i jeśli to jest takie jak to, to ja nie mam zamiaru się. Kolejną książką, której film oglądałam, której film był genialny, której film był świetny, której film kocham, jest śmieszny i w ogóle, książka to porażka, jest Duff. Ta brzydka i gruba, Cody Kaplinger. Nie wiem, jak to możliwe, że tak dobry film i o tak innej fabule powstał na podstawie tej książki, tak złej książki. A opowiada ona o Biance, która jest Duffem. Pewnego dnia jej kolega z dzieciństwa mówi jej, że jest Duffem. A Duff to ta brzydka i gruba przyjaciółka, do której chłopacy zagadują tylko po to, żeby umówić się z jej pięknymi przyjaciółkami. Ta Bianka nie zgadza się z tym, że jest Duffem. Kto by był zadowolony z tego, że jest Duffem? I powoli zdaje sobie z tego sprawę, że naprawdę nim jest, ale nie chce tego przyznać sama przed sobą. I próbuje od tego wszystkiego uciec, bo jej rodzice się rozwodzą, ona ma problemy z koleżankami, okazuje się, że jest Duffem, więc próbuje od tego uciec, a jej sposób jest bardzo ciekawy. Pytanie Bianki było mega wkurzające. Wszystko w tej książce było denerwujące, przede wszystkim to, że to było tak inne od filmu, bo ja najpierw obejrzałam film, potem przeczytałam książkę i nie rozumiem dlaczego, jak oni mogli zrobić z takiego dziadostwa coś tak dobrego. Nie mam pojęcia. Tylko zakończenie mi się w tym podobało i to dlatego, że to było słodkie zakończenie, bardzo miłe zakończenie w przeciwieństwie do całej książki. I dałabym jej może 3 na 10, tylko dlatego, że właśnie podobało mi się zakończenie. Córka dymu i kości, Lainey Taylor. Był też pewien szał na tą książkę. Sporo osób ją polecało, wszędzie było niej głośno, a ja ją przeczytałam dlatego, że brałam udział w bookatonie i to była moja opowieść o duchach czy coś takiego. Więc ściągnęłam po prostu e-booka i czytałam. To było straszne! To była najgorsza książka, jaką ja w życiu przeczytałam. Serio, najgorsza. Myślałam, że nigdy nie miałam takich odczuć, czytając tą książkę. Mi się chciało wymiotować, mi się chciało po prostu położyć i nie wstawać, mi się nic nie chciało, nie chciałam w ogóle wracać do czytania. Znienawidziłam przez tą książkę czytanie, ale ją przeczytałam całą. To jest książka fantazy, opowiada o dziewczynie, która studiuje w
Pradze, sztukę i ma zupełnie inne życie gdzieś tam indziej i wykonuje dziwne polecenia dla hybrydy, która ją wychowuje, czyli pół zwierzęcia, coś takiego. I coś się zaczyna dziać, pojawiają się złe anioły. Motyw anioła mi się podoba, ja kocham motywy anioła, bo ja mam zika na punkcie aniołów. Moja ulubiona książka to Szeptem o aniołach. Moja druga ulubiona książka to Dary anioła. A tam pojawił się anioł i nic to nie zdziałało na korzyść tej książki. Była straszna. Jeden na 10. Nigdy nie przeczytałam jeszcze tak złej książki. Kolejna książka, czyli 6 na mojej liście, to Tajemny ogień. I historia z tą książką już jest taka, że ta książka nie była wcale taka zła, jak widzieliście recenzję, ona nie była taka zła. W sumie całkiem dobra. Po prostu dwie ostatnie książki to są książki, które mnie rozczarowały, bo ja oczekiwałam nie wiadomo czego, oczekiwałam a dostałam... Tak. Znaczy nie, to było a ja raczej dostałam zanudzenia na zawał. Zawału na zanudzenia. I po prostu nie mówię wam o tej książce, tylko odsyłam was do recenzji. I ona nie była tak zła, bardzo mnie zawiodła, bo ja oczekiwałam wszystkiego po tej książce. Tajemny ogień, fajna okładka. Do tego autorka, która napisała Wybranych, o których jest głośno i jak, w których wreszcie chcę przeczytać. Ale po tej książce nie wiem, czy chcę ich czytać. I dałam tej książce chyba 6 na 10, więc jak widzicie, to jest najwięcej z całej z całego tego, no. Ale po prostu mnie zawiodła. Książka, która też mnie zawiodła, to co ze mnie zostało, Kadzanka. Ale po prostu jakaś taka... Wiecie, to nie to, czego się spodziewałam, to nie to, co chciałam. Chciałam, nie wiedziałam w ogóle, że to będzie fantazja. Ja myślałam, że te lustro jest, może ma dwie osobowości, te przebite lustro, jeśli kojarzycie tą okładkę, to jest tam przebite lustro, jedna dziewczyna. I ja myślałam, że nie wiem, to jakieś poszukiwanie osobowości, zagubienie, czy jakieś wyssanie dużo, czy nie wiadomo co, nie wiem. Ale nie oczekiwałam, że to będzie coś takiego. Ta książka była brutalna. Książka po prostu była okej, ale nic więcej. I dałabym jej ocenę 5 na 10. To na tyle, więc to wszystkie książki w tym roku, które mnie rozczarowały. W tym roku przeczytałam coś około 50 książek, a tylko 7 było najgorszych, znaczy 5 było najgorszych, a 2 mnie tylko rozczarowały, więc naprawdę nie jest źle, musicie to przyznać. Co wy sądzicie o tych książkach? Może wam się podobały w przeciwieństwie do mnie? I jakie były najgorsze książki, jakie wy przeczytaliście w tamtym roku? Piszcie w komentarzach, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę i zapraszam na następny filmik, który będzie już naprawdę niedługo, bo za kilka dni, dosłownie 2 czy 3, no w sumie 4. Ale jeden dzień odpada, bo nie idę gdzieś tam, a drugi dzień jedziemy do teatru, więc za 3 dni, 4 dni zaczną mi się ferie i będę miała tydzień wolnego, tydzień i weekend, więc no, jeszcze jeden dzień, to jakieś 10 dni i wtedy będę miała mnóstwo czasu, żeby dla was nagrywać, więc szykujcie się na więcej filmików i do zobaczenia, cześć!